Dziś widzimy, jak Dawid ma rozdarte serce, bo zginął jego syn Absalom, ten, którego on bardzo kochał. Nie był w stanie, mimo nawet tego, że był królem, ocalić swojego syna. Jego syn był wolny, mógł wybrać i tak zdecydował, to doprowadziło go do śmierci. Jest wiele takich ludzkich dramatów, dramatów rodziców, którzy stracili swoje dzieci z różnych powodów. Tak bardzo się starali je ochronić i nie udało się. To, co jest dobrą nowiną dla nas, to, że Bóg wie o takich sytuacjach. Jeżeli czytamy o takich sytuacjach w Biblii, to znaczy, że Bóg ogarnia to swoją miłością i swoim miłosierdziem. Że na tym nie kończy się, że ta miłość rodziców jest wysłuchana przez Boga. Że ona jest tak mocna, że może oddziaływać na życie dzieci nawet po śmierci. To jest tajemnica wiary, to jest tajemnica miłości. Czasami na tym świecie umiemy się tak zapętlić, że nie umiemy potem się z tego, co zrobiliśmy, wyplątać. Ale mamy nadzieję, że to nie koniec drogi. Mielibyśmy może możliwości, może powody do tego, żeby zamykać tu drzwi, żeby kończyć wszystko na tym świecie. Ale Bóg ma większą wyobraźnię i lepsze plany od naszych. Pozwólmy Mu działać także po śmierci naszych najbliższych. Uwielbiam tę Ewangelię. Uwielbiam dlatego, że to jest taka scena prawie jak z filmu, gdzie jesteśmy świadkami wędrówki Jezusa pośród tłumu. On jest przez kogoś zagadnięty, poproszony, żeby uratować chorującą córkę przełożonego synagogi, a po drodze pojawia się kobieta. Ma swój interes, ma swoje cierpienie. I sobie tak wymyśliła w tej głowie, że ona się chce go tylko dotknąć. I ten moment tego dotknięcia staje się takim momentem takiej absolutnej wiary, absolutnego takiego przebicia się przez to wszystko, co jest w nas, bo to jest od naszej strony takiej blokady, że tylko Jezus. Tak? I ona tylko w Jezusie widzi swoje uzdrowienie. I ona podchodzi od tyłu i tak chce być taka niezauważona. I go dotyka. Ale to jest taki dotyk, przez wiarę Bóg się czuje dotknięty. I on mówi, pokaż mi swoją twarz. Tak jakby czuje, że moc od niego wyszła. Oczywiście ona jest uzdrowiona. Tracić krew w jakimś nieustannym krwotoku to jest potworna słabość i to jest znaczy umierać. Tak na raty umierać. Ona czuje, że to się skończyło. W ciele to czuje po tym, jak dotknęła z wiarą Jezusa. Jezus ją przywołuje, bo chce spotkać swoją córkę twarzą w twarz. Nie tak, że od tyłu. On chce spotkać ją twarzą w twarz. I zaczyna się między nimi rozmowa. Oczywiście nie ma do niej pretensji, chociaż to może trochę tak brzmieć, jakby miał do niej pretensję, że coś mu zabrała. Ale Bóg chce, żebyśmy mu tak zabierali. Żebyśmy go tak poruszali, że On hojnie wtedy udziela nam swojej mocy. Ale jest też w tej Ewangelii właśnie ta druga opowieść o tym, że nie zdążył i ta córka chorująca umarła. Dziewczynka śpi. I ten moment niezwykły, kiedy zabiera tych najukochańszych uczniów, tych najbliższych, zabiera rodziców i gdzieś tam w takiej tajemnicy bierze i znowu jest dotyk, nie? On teraz dotyka, Bóg dotyka dłoni tej zmarłej dziewczynki i mówi, Talita kum, mówię ci wstań, przywraca życie. Tam, gdzie Bóg dotknie naszych spraw, tam powstajemy, tak jakbyśmy z martwych powstawali, z nową nadzieją, z nową siłą, z jakąś nową inspiracją do tego, żeby poradzić sobie z życiem. Czy ja potrzebuję Boga? Potrzebuję. Właśnie po to, żeby ciągle powstawać z tych moich niemocy, z tej utraty życia, z tej śmierci, która ciągle gdzieś wokół mnie i we mnie samym jest. Jak dotknę go przez wiarę,
jak pozwolę się Jemu dotknąć, to przychodzi uzdrowienie.